Czcigodni bracia kapłani, drodzy czciciele serca Jezusowego, bracia i siostry. To nasze dzisiejsze spotkanie w tym pięknym kościele, w którym już czcicie serce Jezusowe w tej figurze omodlonej niewątpliwie. Ale przychodzi właśnie to spotkanie z obrazem Pana Jezusa, żeby przypomnieć, żeby może uradować to Boże serce, że tu już jest kult, jest już to otwarcie na to, co najważniejsze, co płynie z tego przesłania Chrystusowego do nas. W czasie tego powitania wysłuchaliśmy tych wynurzeń wewnętrznych, pewnie napisanych i z dobrego serca i księdza proboszcza i waszych parafian, ale wszędzie właśnie tam jest świadectwo wiary, chęć nawiązania kontaktu bliższego. A już wzruszające były te deklaracje dzieci, które także włączają się w tę wiarę naszej parafii, kościoła, w wiarę rodzin. To jest wielkie przesłanie o obecności Boga w naszym życiu. Niby się nic nie zmienia, ale się wszystko zmienia, jeśli człowiek widzi w każdej rzeczy, w każdej sprawie sens głębszy, że to nie jest przypadek, że się znaleźliśmy dzisiaj w tym kościele i że po raz kolejny wysłuchamy tego przesłania o miłości Pana Jezusa, o miłości Boga do człowieka, że komuś na nas zależy, na każdym z nas. To Chrystusowi zależy, Bogu Ojcu zależy, Trójcy Przenajświętszej zależy na tym, żebyśmy się zbawili, żebyśmy przez to życie szli ze świadomością, że jest na kim się oprzeć. Nie ma takiej sytuacji, w której ja nie mógłbym liczyć na pomoc Bożą. Jeśli wierzę, że w tym miejscu, gdzie jestem, mam się w tym miejscu zbawić, z tymi ludźmi, mam się zachować godnie, jak dziecko Boże i mam prawo do pomocy i otrzymam tę pomoc od Boga. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, ile jest tych wydarzeń. Może dopiero po śmierci Pan Bóg nam odkryje, pokaże. Wydawało ci się, że ty byłeś taki dzielny, a ty byłaś taka zdolna i mądra i cierpliwa. Zobacz, ja byłem przy tobie wtedy i wtedy. Ja w moim, już teraz na emeryturze będąc, w mojej sytuacji muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny Panu Bogu za tę starość, za emeryturę, że ja mam czas przemyśleć, może jeszcze raz przemodlić, uzupełnić to, co nie zdążyłem. I ja widzę dzisiaj, ile jest w moim życiu wydarzeń, w których ja uważam, no taki splot był, począwszy od dziecięcych, młodzieńczych, a późniejszych sytuacji, a ja dzisiaj odkrywam, to było niemożliwe po ludzku. Tam była interwencja Boża. Dziękuję Ci, przepraszam, żem był taki zrozumiały i zdawało mi się, że to mi się tak udało, dobrzy ludzie byli, czy sytuacja taka, nie. On mnie prowadził i prowadzi każdego z nas. To jest wielka siła odkryć to i czuć obecność Boga w swoim życiu. Czuć, że On jest bliższy nam niż my sami sobie. I dzisiaj przychodzimy właśnie po raz kolejny po tych deklaracjach w imieniu parafii, ale przychodzimy, żeby przeżyć coś bardzo ważnego, żeby jakoś krok w tej naszej wierze, tej naszej relacji do Pana Boga, a jak słyszeliśmy też z tych przygotowań modlitewnych jeszcze przed przybyciem obrazu, że ta nasza wiara musi, ta miłość do Boga, ta wiara musi znaleźć refleks, odbicie w naszych relacjach międzyludzkich. Bo to nie może tak być, że ja jestem Panem świata, że jestem Panem natury, Panem praw. Nie, ja mam odczytać, jeśli mam się rozwijać jako człowiek, to ja mam odczytać to, czego Bóg oczekuje ode mnie.
gdzie ja się rozwinę. Ja nie mogę być egoistą i drugiemu człowiekowi sprawiać przykrość, żeby wyżej się podnieść, żeby na nim się jego podeptać, a samemu wyżej. To nie jest chrześcijańskie, to nie jest Chrystusa. Jego przesłanie jest takie, że my mamy odkryć, właśnie poznać miłość Chrystusa. To czytania przed chwilą, liturgia święta też nam pomaga poznać miłość Chrystusa. Słyszeliśmy, muszę powiedzieć, że bardzo wyraźnie, pięknie przeczytane te obydwa czytania i ta Ewangelia dzisiaj. Bardzo wyraźnie zauważmy, słyszeliśmy przed chwilą, co święty Paweł w liście tym do Efezjan ma do powiedzenia. Tajemniczy plan, istnieje pewien tajemniczy plan ukryty przed wiekami w Bogu. Co to za tajemniczy Boży plan? Ukryty w Bogu. Ten plan objawia Jezus, stając się człowiekiem i później umierając na krzyżu. I tu słyszę, mamy dalej. To mamy śmiały, dzięki Jezusowi, nie tylko, że On wtedy przyszedł, urodził się w Betlejem w stajence, że umarł na krzyżu, że zmartwychwstał. On powiedział, że On zostanie z nami. On jest z nami aż po skończenie świata w innej formie. Przez wiarę Go rozpoznajemy. Przez wiarę. Wiara każe nam rozpoznać Go i żyć w Jego obecności. I mamy śmiały przystęp do Ojca. To jest właśnie ta tajemnica, że Pan Jezus przyszedł. Mamy śmiały przystęp do Ojca i to dzięki wierze. Dzięki wierze Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach naszych. Żyć w obecności Bożej, odkryć to jest całe życie praca na to. I trzeba pogłębiać tę wiarę, poprosić ciągle, przymnóż mi wiary. W każdej mszy świętej, ja odprawiam je już prawie 60 lat, w każdej mszy świętej, w czasie podniesienia, oprócz uwielbienia, mam zawsze: Panie Jezu, przymnóż mi wiary. To jest właśnie, żeby mnie nie odebrał, ale przymnażał. I ta radość odkrywania tej bliskości Boga, żeby On zamieszkał rzeczywiście, że ja jestem świadomy, że On zamieszkał w sercach naszych, żebym ja poznał miłość Chrystusa. Miłość. Wiele się słyszy o tej miłości, ale dzisiaj dramat polega na tym, że świat dzisiaj chce ograbić najpiękniejsze słowo i najpiękniejszą relację, najpiękniejsze przeżycie, które jest otwarte przed człowiekiem. Miłość, prawdziwą miłość świat chce ograbić, bo chce nam wmówić ta cała reklama, te całe tendencje dzisiejsze, że miłość to jest przeżycie tylko biologiczne, przyjemności, chwila. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To może być część, że cieleśnie także może się przejawiać miłość. Miłość, to Pan Jezus mówi, jaka jest miłość prawdziwa. Cierpliwa, bezinteresowna, jedność duchowa. Jak On jest jedno z Ojcem, jak ja z Ojcem, tak i my mamy być jedno. Duch, psychiczna jedność, radość, wierność. Przecież miłość można rozwijać nieustannie. A rozwijamy ją przez to, że nie swojej racji szukamy. Nie, że ja mam zawsze dominować, ja mieć rację. Ja zwyciężam, ja narzucam wolę, bo to jest tak. Albo ja kombinuję, żeby się po mojemu stało. Nie. Ja gotów jestem zrezygnować nawet z mojego postanowienia. Oczywiście nie wchodzić w grzech, nie wchodzić w przekroczenie Bożego prawa. Ale ja pozbędę się przyjemności, żebyś ty miała przyjemność. To jest miłość. Myślę, że miłość jest trudna. Pan Jezus nam dał przykład, że On życie oddał za nas samych. Żeby za swoje życie oddał, żebyśmy my mieli życie w niebie, żeby grzechy mogły być nam odpuszczone, żeby się życie nasze odradzało nieustannie po upadku, po słabości, po nieumiejętności. Jest taka książka, którą napisał włoski pisarz Carlo Coccioli, nazywa się Biały kamyk. Bardzo ciekawa książka. Opisuje historię z II wojny światowej.
okres, kiedy Niemcy także byli nie tylko napadli na Polskę, ale też i na Włochy. Tam też w pewnym momencie oni zaczęli wprowadzać swoje porządki. Zrodziła się jakaś partyzantka i zabili jednego Niemca. Więc wtedy Niemcy zebrali, jak to zwykle robili, 10 zginie, chyba że się przyzna ten, kto to dokonał. No więc dali 24 godziny, na razie nie ma, no ale jeszcze przychodzi ta już 24 godzina, ma być egzekucja, tych trzymają tych 10 i zgłasza się proboszcz tej parafii, tej miejscowości do gestapo i mówi: ja przychodzę tu, chcę spytać, czy to naprawdę wy wypuścicie tych 10, jeśli się przyzna ten, kto dokonał tego zamachu na tego gestapowca. Tak, ale to rzeczywiście wypuścicie i wypuścimy. Bo ja wiem, kto to wykonał, ja to powiem, kto to zrobił. No to powiedz, słuchaj, my wypuścimy. To ja zrobiłem. To ja zabiłem tego gestapowca. Mówi: jak to ty zabiłeś? Niemożliwe. Ksiądz, żeby zabił człowieka? O tobie mówią, że kiedyś nawet się modliłeś i cud nastąpił, że się chory podniósł, że się w ogóle, no niezwykłe wydarzenie było to. Ty, taki człowiek, co cuda czynisz, a zabiłeś człowieka, to jak to jest? No? Powiedz nam, czy ten cud wykonać to jest trudno? Co trudno? No i mówi: trudno, cud to nie jest, ja wykonuję to, to nie jest... To nie jest cud mój, to Pan Bóg wykonuje cud. Cud nie jest trudno zrobić. No to a co jest trudno? Miłość jest trudna. Właśnie miłość ofiarowania siebie za drugiego człowieka jest trudna. Wiadomo, że to nie on zabił tego gestapowca. Właśnie miłość jest trudna. To jest właśnie i dla nas, pamiętajmy, ale twórcza, najbardziej rozwijająca. Dzisiaj się narzeka i widzimy, że brak jest tych wzorców. A według pedagogiki wiemy, że ogromnie ważną rzeczą jest, żebyśmy mieli wzorzec. Dzieci w pewnym okresie bezwzględnie naśladują rodziców. Potem jak podrosną młodzi, to już zaczynają mieć swoje zdanie i dobrze, ale potem oni szukają ideałów. I te konflikty w młodzieńczym wieku to jest normalny okres rozwoju. On po tym wrócą do tego wzorca zachowania i do tego wzorca, które matka przekazywała i smak. My jako starzy ludzie, jak nam coś smakuje, to wiemy, że to tak, nikt tak nie gotował jak moja matka tę potrawę, prawda, czy gdzie pierwszy smak, który zaznałem, zachowanie, jak się zachowywali, reagowali najbliżsi moi, tak ja wzorzec przejmuję. Znam, że i można się tak zachować w tej sytuacji, wzorzec wychowawczy. Dzisiaj otrzymujemy właśnie ten wzorzec wychowawczy. Pamiętajmy też, że czas nawiedzenia tego obrazu omodlonego i czas tej modlitwy to jest taki wielki przemarsz łaski Bożej. Może od tej modlitwy naszej, waszej, bracia i siostry, w waszych rodzinach, może te 24 godziny modlitwy, może ta godzina, którą poświęcicie teraz, ale kiedyś jak będzie też poświęcenie rodziny sercu Jezusowemu, od tego może bardzo wiele zależeć. To się bez przerwy powtarza, ile to się łask może przy szczerym oddaniu się Panu Jezusowi, przy szczerej modlitwie do Niego, przekazaniu tej wierności. Spróbujcie przekazać to zaufanie waszym dzieciom, waszym najbliższym, tym, którzy się oddalili, może nawet przekazać to zaufanie Jezusa, przekazać ich Jezusowi. Może od tego zależeć gdzieś bardzo wiele, zbawienie człowieka. Warto to podjąć. Pamiętajmy też, że warto rozwijać tę zdrową, naturalną, taką prawdziwą, objawioną przez Chrystusa wiarę i relację do Pana Boga.
Bo jeśli zanikać będzie wiara w prawdziwego Boga, to jest sprawdzone na całym świecie i dzisiaj się to sprawdza, to będzie się rozwijać zabobon, fałszywa wiara. Ludzie uwierzą we wszystko, jeśli przestaną wierzyć w Pana Boga. Mam tutaj z 7 stycznia tego roku, niedawno właśnie tu spotkałem relacje z przeprowadzonej takiej analizy, ankiety w Polsce, że rośnie w Polsce, ludzie w niektórych regionach coraz mniej chodzą do kościoła. Może i naszych właśnie, i w naszych parafiach też zauważać po tej epidemii z różnych racji, że ten kontakt jest słabszy, że rośnie liczba wróżbitów. W Polsce określają już na tych wróżbitów zarejestrowanych. Pieniądz znaczy decyduje. Zaraz 150 tysięcy już jest wróżbitów. Fachowiec, już jako zawód wróżbita. Stacje telewizyjne wiemy, nocne jakieś tam, całe stacja do wróżbity. Zadzwoń do tego X-a czy Y-a, już jaką się tam nazywa, no, czy do tej wróżki. Rocznie na to wydają ludzie w Polsce 3 miliardy złotych na te wróżby. Zobaczcie, to jest pieniądz, nie może być pieniądz. Nie może wróżbita decydować. Bóg decyduje i ja w zjednoczeniu z Bogiem mam decydować, jak ma wyglądać moje życie. Warto więc przeżyć godnie te nasze nadzieje, złożyć u stóp Jezusa, przeżyć to spotkanie z Chrystusem, który przychodzi po to, żeby ożywić w nas wiarę, uczynić tę wiarę owocną i żeby otworzyć przed nami, ale szczególnie też przed tych, których kochamy, tę drogę do zbawienia. Amen.